Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Speedrana. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Zaczynamy od rankingu 1334. Początek był od rankingu 400. Lecimy, komentujemy. Dziękuję za wszystkie komentarze i za łapki w górę. One pozycjonują dobrze filmy i też motywują do dalszej pracy. Dzięki za to posunięcie E4. Zagrajmy ruch c5, troszeczkę będziemy już stosować takie y, debiuty, może bardziej grywalne powiedzmy, nie jakieś na zaskoczenie, zobaczymy jak przeciwnicy będą sobie z tym radzić. Um, no dobra, mamy ruch c4, ten ruch wydaje mi się kompletnie nie jest groźny, dlatego, że gram skoczkiem i tutaj dobrze pilnuję pola na d4, bardzo mnie zdziwił ten ruch, goniec d3 przed pionka. Tak grywają, bo tędy goniec może przejść, ale czy to jest zamierzone posunięcie? Nie wiem. Zagram chyba swoje po prostu G6. Ustawię sobie gońca na G7, żeby działać dobrze po diagonali. Posunięcie A3. Dziwny ruch, według mnie, kompletnie pozbawiony sensu. No dobra, gramy dalej. Poziom jaki jest, taki jest. Trzeba się z tym tutaj pogodzić i spróbować wykorzystać oczywiście te błędy przeciwnika. Skoczek H3, kolejny babolec. Kompletnie bez sensu to jest rozgrywane według mnie. Gramy sobie naturalnie skoczkiem. Jeżeli roszada to OK. Potem też będziemy robić roszadę. Posunięcie D6, można A6, B5 próbować grać z wieżą B8. Nie musimy od razu iść skoczkiem oczywiście na D4. Nie ma takiej potrzeby. Lepiej to sobie z daleka kontrolować niż od razu tam się pakować. Znaczy to nie byłby na pewno błąd, ale nie ma sensu teraz w tej fazie wykonywać tego posunięcia, dlatego że, że warto wyprowadzić najpierw figury. I zagramy sobie oczywiście D6. W tej sytuacji atakujemy od razu skoczka. Niekoniecznie ja go chcę od razu zbić, ale wydaje mi się, że mogę. Yy, Okej. Okay. Przeciwnik zagrał Hetmanem. Jeżeli zagrał Hetmanem. To taki ruch mi przychodzi do głowy, albo taki. O dobra, wejdziemy sobie z koczkiem teraz do centrum. Stępem atak na Hetmana to jest na pewno dobry pomysł. Zobaczymy, gdzie ten Hetman. Zawędruje. No właśnie, wrócił na to samo miejsce. Może się przestraszył, że tutaj chce zagrać. I teraz takie posunięcie mogę zagrać. Ewentualnie mogę zbić. Nie, bijemy, bijemy. Bijemy dlatego, że te pionki się zepsują. Odsunie się nieco król. I teraz dobrze byłoby zająć pole F4 skoczkiem. Jeżeli zagram tak od razu, to F4 zagra przeciwnik. I to nie będzie takie proste. Jakby jakbym zagrał E5, a zagram potem tak i skoczek wejdzie tutaj. No też nie do końca to będzie działało. Ale jeszcze pomyślę, bo. Mogę tak i odnieść H6. Dobra, a najwyżej zagramy sobie E5 później, jak te F4 nastąpi, czyli podważymy ten ruch, a tutaj po skoczku D5 będę zawsze miał ruch E6, żeby go stąd wypędzić, a jeżeli przeciwnik nie zagra F4 i tak się też dzieje, to gramy skoczkiem na F4. Ten skoczek stoi tutaj bardzo dobrze, wystarczy zagrać pionkiem, wejść hetmanem i dać mata. Oczywiście plan jest prosty, może nastąpić zagranie D3, a to wtedy można trzasnąć tutaj, czy nie można? Król G2, skoczek nie ma wyjścia, wtedy tak muszę grać. O nie, nie mogę zbić na h wtedy. Według moich obliczeń nie mogę. I teraz mogę, bo jeszcze nie ma ruchu D3, ale chwila. On tam się boi, Mata. Zagramy sobie tak, nie wpuszczając tutaj skoczka, a robiąc tutaj drogę Hetmanowi. Niekoniecznie chcę zbić od razu Pionka, oczywiście można byłoby pewnie to zrobić. Ale teraz tego nie zrobiłem. Jak zbiję tu pionkę, to zagra mi F4 i ten skoczek troszeczkę tak będzie miał jakby problemy. Zagram sobie gońcem na H6. Albo czekajcie, chyba goniec E5 jest lepszy. Goniec E5 jest zdecydowanie lepszy, bo celuje od razu w punkt H2. I teraz jak zagram Hetmanem, zbiję tutaj i będę celował praktycznie w mata. No, oczywiście po drodze jeszcze G2 jest, ale patrzę już po tym wybiciu. Dokładnie tak też się dzieje. Plan jest prosty. hop, hop, hop. Zobaczymy, czy to się uda. W każdym razie, zobaczcie, że pole D5 jest dobrze zajęte. Figury przeciwnika są nieco skrępowane, mówię tutaj o lekkich figurach. Goniec strzela w swoje piony. Goniec z kolei, tak jak porównujemy sobie to, jest aktywny. O Ojejku, tak nie chodzi. Jest bardzo aktywny. Skoczek świetny. Dobra, przeciwnik teraz po takim moim ruchu zagra tu, ale ja mam bicie na F2 i to mi starczy do mojego obliczenia. Dwa ruchy do przodu wystarczy policzyć w tej sytuacji, bo. Tutaj już widzę po tym, że jak wieża dalej będzie mnie atakowała, to zawsze mogę hetmanem zejść tutaj, celując w pionka i aż tak mocno nie muszę się tutaj zagłębiać w pozycję. Mam prosty plan, więc wychodzę z założenia, że zawsze takie ruchy, znaczy nie zawsze oczywiście, ale przeważnie, gdy atakujesz w taki sposób rozważny, to musi się to zgadzać i trzeba w ten sposób próbować. Dobra, goniec zagrał tutaj, jak zbije tu, to on mi tu. Posunięcie f5 mi się jeszcze bardzo podoba, jak bicie to tutaj, ale skoczek wejdzie, chociaż to nie ma, nie ma znaczenia chyba, bo tu... Dobra, gramy f5, próbujemy najpierw otworzyć sobie linię, znaczy nie otworzyć linię, przepraszam, no e, po biciu, żeby e, odpędzić tego gońca, żeby trzasnąć na h3. Bo h5 w tej sytuacji e, tutaj nie działa, bo po prostu zbija goniąc, a może i działa, bo byłoby bicie. Więc teoretycznie by działało, ale nie chcę, żeby on mi zbił. Dobra, zbijamy. Tutaj oczywiście nie można, bo wieża broni to jest ważna I skoczek przy okazji. Tutaj ta wieża też może wejść sobie na wolną linię, podziałać. Choć nie ma teraz takiej potrzeby, bo... Bo, bo będę chciał spróbować grać konkretniej. Mianowicie będę chciał zbić tego pionka i zasadzić przeciwnikowi tutaj mata na H2. Oczywiście to nie musi nastąpić, bo w tym momencie goniec musi gdzieś zagrać. Znaczy, jak zagra tu, to ja biję tu ja atakuję gońca i na h Jeżeli goniec zagra na E2, to też bije na H3. O, to teraz lepiej. A czekajcie, czekajcie, tutaj będzie szach. No dobra, to i tak muszę zrobić swoje. Szach może nastąpić, to po prostu zajdę królem. I dalej grożę matem. Tam wieża G2 oczywiście działa. I po takich ruchach sobie wejdę po prostu wieżą I popróbuję sobie coś na wolnej linii zrobić Może zdwoję sobie tutaj wieżę Będę próbował gdzieś tam zagrać Nie muszę się w ogóle obawiać takiego ruchu jak bicie na B7 Co? Aha, czyli nie zagrał i stracił figurę No to biorę Teraz plan jest prosty Chcę tutaj zbić pionka, wrócić, dać za chwilę mata Cisza przed burzą, cisza przed burzą. A w chwili ciszy to przypomnę, jeżeli chcecie robić zakupy szachowe, współpraca tutaj z szachowo.pl trwa nadal, wspaniały sklep, polecam, macie 10% zniżki oczywiście na hasło PAN Szachus. w ten sposób również wspomagacie, wspieracie mój kanał, bardzo fajna, lekka, ciekawa współpraca z tym sklepem. Sam zresztą robię zakupy tam już od kilku lat, jestem bardzo zadowolony. Serdecznie polecam. No, to mamy mata na H2. Lecimy dalej. Dobra, partia trwała prawie 8 minut. Zagrajmy sobie D4. Niech będzie jakiś tam gambit hetmański C4. Jest D5. Ok, czy będzie bicie? Czy będzie ostre granie? Będzie ostre granie. Gram sobie E4, ustawiam sobie pionki w centrum i celuję za chwilę w pionkę C4. Tutaj bardzo ciekawym ruchem jest oczywiście E5, to już powtarzałem wiele razy. Przypomnę po raz kolejny, no ale to jest jeden z wariantów, tu można grać różnie. Skoczek c6, prowokuje mnie do, oczywiście do takiego zagrania, on wejdzie tutaj, mogę zbić tutaj, on tutaj, ja zagram sobie hetmanem, odbiję potem tam, bo tam grozi szach, b5 nie grozi, bo zawsze odbijam i na c4. Ale d5, mogę tak, mogę też tak zagrać, on zagra tak, tu, dobra, wyprowadzę sobie figurę, zagram tutaj gońcem. Nie chcę grać od razu skoczkiem na f3, bo on mi zwiąże na g4 gońcem, więc wstrzymam się troszeczkę z ruchem skoczkiem. Dobrze, jest atak tu. Mogę tak zagrać. Tak zrobię. Tak zrobię. Dlatego że on wejdzie potem skoczkiem tutaj, będzie chciał mi zbić gońca. W porządku, ja po tym ruchu, a w ten sposób też może. Ok, pozwolę mu na to, zbijam tutaj, on mi zbije tutaj, ja zbiję, wejdę skoczkiem, zrobię roszadę i będę atakował punkt F7. Ewentualnie może po drodze się nadarzy jakaś okazja, że tu będzie jakieś bicie. Ale raczej nie, no bo ewentualnie tutaj goniec wygląda ciekawie z jednej strony, ciekawie, ale z drugiej strony nie ciekawie, bo blokuje tego gońca. Prędzej już E6, ale E6 z kolei blokuje tego gońca, więc może goniec F5 bym na miejscu, miejscu przeciwnika zagrał, ale zagrał inaczej. No dobra, tutaj grozi wejście hetmanem, więc trzeba na to zwracać uwagę. Skoczek F3 broni. Szach na B4 kompletnie niegroźny, bo skoczek C3. Plan zrobienia z rosza, Roszady. A zwróćmy teraz uwagę na Centrum Białych. To jest dobre centrum. Z perspektywą oczywiście jeszcze jakiejś tam aktywnej gry w centrum. Nie muszę tego robić od razu, absolutnie. Zajmuję się najpierw swoimi figurami. Dokładnie, robię szybko Roszadę, zaraz wyjdę z koczkiem te ruchy chyba są w tym momencie bez znaczenia żadnego jeśli chodzi o kolejność, gdy mam spokojną stabilną grę. Gońce C7 oczywiście przygotowuje rozszadę, ale co on robi? Atakuje mi pionka bez sensu. Bez sensu. Dlaczego? No bo raz, że mogę zbić tu, nie muszę tego robić. Ale chyba mnie skusi, bo wejście hetmanem na F3 stępem będę tu bronił i atakował tam, a potem skoczek tu i skoczek tu stępem. Dlatego zbiję tego gońca. Hetman F3 groże tutaj. Mogę też tak próbować, ale tutaj go nie szybko się broni, więc ten ruch, goniec B5, wychodzi mi już z głowy. Raczej skoczek tu, wejście skoczkiem tu, ewentualnie potem nawet na F6, bo jak zagram tak i zagram tak, to zbiję pionkiem i zasadzi się tutaj na przeciwniku siatka matowa. A mogę to zrobić dlatego, a dlatego, że. Yy... Co ja w ogóle gadam? Mogę to zrobić dlatego, że przeciwnik na to pozwala z uwagi na niewyprowadzenie figur, które nie strzegą tego króla, tego motywu, powiedzmy w ten sposób. Hetman F5 jeszcze nie przewidziałem. Hetman F5 nie przewidziałem. Hetman F5 będzie dobrym ruchem, bo zobaczcie, że nie będę, będę musiał wymienić hetmany. Ale to też będzie wymiana hetmanów w dobrej wersji. Oj. Typowy motyw ataku, bo jeżeli jest bicie, to bije pionkiem, atakuje Hetmana, wchodzę Hetmanem, daje mata, więc on musi odejść królem. Bicie pionkiem na f6 wystarczy zdecydowanie. Nawet jak Hetman zagra na d6, to gram tutaj i dajemy mata. No a jak przeciwnik oczywiście ucieknie, no to wiadomo co. No to szach i mat. I właśnie to wynika z tego, że widzicie te, te figury. Bardziej goniec C8 nie został wyprowadzony. I to są konsekwencje braku rozwoju figur. Tak się akurat złożyło. No, myślę, że dobra lekcja. No, zresztą każda partia jest dobrą lekcją. Tylko kwestia wyciągnięcia z nich dobrych wniosków. Mamy przeciwnika 1367, gramy znowu gambit hetmański. C6, ok. No to skoczek na F3, czyli obrona słowiańska z G6. Dobra, skoczek następny sobie wychodzi elegancko. No i co, goniec G7 się narzuca. A po goniec G7 w ogóle chyba zagram E4. I powiem Wam szczerze, nie wiem, czy taka jest teoria, ale to mi nakazuje, znaczy tak logicznie staram się tutaj zagrać. Chce mi się w ten sposób zagrać i zagram po prostu do centrum pionkiem. Ruch H6. Kompletnie zbędny, zbędne posunięcie. Kompletnie. Eee, dobrze. Eee. Jak zagrać? Bo teraz myślę o tym ruchu. I tak zagram. Chodzi o to, że ja oddaję tego pionka. Robię to zupełnie intuicyjnie i ja oddam, bo on straci bardzo silnego gońca. Tylko w ogóle gość tego pod uwagę nie bierze. Chcę zrobić szybko roszadę, wstawić wieżę. Więc swobodnie oddaję tego pionka. Zobaczcie, on nie chce go w ogóle wziąć. Zagramy C5, a plan jest już banalny. Skoczek wchodzi na D6 i deroszuje króla. Często się to zdarza. Co? Nie zdążyłem jeszcze dobrze się wysłowić. 10 ruchów. Eee, pff, no, ja nie. Ja, co ja mogę powiedzieć? No, zatkało mnie. Znaczy, ja wiem, że to jest wygrana partia. No, taki skoczek to skarb w ogóle. Zaraz wchodzi następny skoczek. Hetman, i tam się robi bardzo ciężko. A nawet już dwa skoczki atakują. Eee, przede wszystkim w tym momencie przeciwnik zrobił błąd. Grając pionkiem, strata tempa. B6, strata tempa, B5, bez sensu. No cóż, yy, no i taka partia w 10 ruchów też się zdarza. Lecimy dalej. Znowu zagrajmy D4: 1364, 1358, i znowu C4. No i właśnie, jak katujemy sobie ciągle ten sam debiut, yy, troszkę inne wersje, jak widzicie, powstają. No to nabieramy tej pewności siebie podczas gry, yy, trenujemy to, powtarzalne są jakieś tam schematy, więcej zaczynamy dostrzegać. Na tym to polega, praktyka, praktyka, ale teorii też warto troszeczkę oczywiście liznąć. Warto poznać motywy, końcówki, strategię, grę środkową, jakieś takie właśnie elementy z tym związane. I tutaj nie trzeba też próbować, według mojej oceny, powiedzmy. Analizować partii, powiedzmy, Magnusa Carlsena na tym etapie, na którym jesteśmy. Ja tu mówię teraz o poziomie swojego rankingu w speedrunie 1358. Na przykład nie ma takiej absolutnie potrzeby, nawet czasami nie jesteśmy w stanie zrozumieć pewnych idei granych przez super arcymistrzów, więc najlepiej uczyć się na swoich partiach, ale też na partiach klasycznych, w ogóle teraz edukacyjnie troszeczkę do tego podchodzę, no ale to chyba tak zawsze było. Najlepiej na partiach klasycznych, to już też wiele, wiele, wiele razy mówiłem, powtarzałem w materiałach. Partie klasyczne, czyli um, starych mistrzów szachowych, już nie żyjących, na przykład Akiba Rubinstein, to w ogóle jeden z moich ulubionych, Robert Fischer, Kasparow, to już żyjący, oczywiście, jeszcze żyjący, jeszcze twu twu tfu. tfu, tfu. 100 lat i więcej chodzi o to, że oni rozgrywali fantastyczne partie na których się można było super uczyć czy Botwinik, czy Smysłow, czy Michał Tal to bardzo taktycznie oczywiście fajerwerki super, można sobie poanalizować, ale żeby tak dobrze się poduczyć starać się zrozumieć szachy to jednak tych innych arcymistrzów jeszcze ehm... Jejku, jest ich bardzo dużo Bronstein e... Ilias Mirin w ogóle żyjący arcymistrz e bardzo dobrze grający na przykład obronę królewsko-indyjską. W ogóle, czekajcie, bo tak gadam, gadam, a gość tutaj myśli nad trzecim ruchem już dwie minuty? O co chodzi? Może on w ogóle zapomniał, że ja zagrałem skoczkiem? Co jest? Dziwne. E, połączenie internetowe jest dobre, więc... No cóż, no może się zamyślił. W każdym razie partie starych mistrzów, ja to tak nazywam, klasyków powiedzmy, żeby to lepiej zabrzmiało, są bardzo ważne. Analizowanie partii jest bardzo ważne. Ludziom się tego nie chce robić w dzisiejszych czasach, bo jest komputer, jest silnik, im się tego nie chce robić. To jest bardzo dobra podstawa. No w ogóle to nie podstawa, to uważam, że w takiej drugiej kategorii czy pierwszej a czy nawet trochę wyżej do kandydata. znaczy tu ciężko określić też granice? Analiza takich partii to jest według mnie obowiązek. Ja się tak wychowywałem również. Uwielbiałem to robić, ale sobie zdaję sprawę, że czasy się trochę zmieniają, więc silniki wchodzą, korzystanie z silników, um, uczenie się teorii tam na pamięć i tak dalej. Zależy jaki poziom. Do trzeciej, do drugiej kategorii nie ma to żadnego sensu teoretycznie. A praktycznie powinno się grać. Ale, no, niestety silniki kuszą ludzi, bo pokazują od razu rozwiązanie, ale niestety my go nie jesteśmy w stanie czasami zrozumieć i to jest też bez sensu. No, ale dla każdego co, coś dobrego, oczywiście nie ma tutaj złotej recepty dla wszystkich jednocześnie. Niektórzy traktują szach czysto hobbystycznie, niektórzy mają jakieś ambicje ciekawe dojścia do jakiejś trzeciej kategorii, drugiej, pierwszej. Jak najbardziej, i fajnie mieć jakiś tam cel. To polecam. Ale że się rozgadałem, słuchajcie. No nie, no gość w ogóle. Co to ma być, no? Co um, czy tak? Nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Może tam wynikł jakiś problem z niewiadomych przyczyn, co tam się dzieje, ale no to nie jest normalne, że tak się długo myśli. Oj, zagrał w końcu. Wymyślił skoczek c6, znaczy wymyślił, no może po prostu odszedł od kompa, ale skoczek c6 w ogóle jest bardzo złym ruchem w gambicie hetmańskim. Dlatego, że blokuje pionka, który on powinien, ten pionek powinien iść na c5, na c6, a nie skoczek. Ok, goniec b4, atakujesz sobie tutaj, w porządku. Goniec g5, z rozpędu zagramy, liczymy na f6, na zepsucie struktury. Super, no w ogóle cudownie, gramy tak, żeby jeszcze tak zagrał, proszę bardzo. I nawet jak tak zagra, to zagramy tu. I ja nawet jak tak zagra, to idziemy sobie skoczkiem wtedy na bandę. Bo już wtedy nam pionek nie zaatakuje tego skoczka. Czysta prowokacja. E3, pilnujemy teraz pionka. Hetmana 7, szykuje się długa. Więc zagrajmy Hetmanem na B3. Troszeczkę tutaj podważmy tego gońca. Oczywiście ta... Aj, czekajcie, źle zagrałem. Źle, 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 źle zagrałem. Bo skoczek a jest po prostu. No dobra, to teraz tak muszę. No gośnie nie wykorzystał, ale to chodzi o to, że ten skoczek tutaj by odbił i by zdobył pionkę na chwilę. Znaczy to też nie byłoby, powiedzmy, jakiejś tragedii wielkiej, ale już czarne mogły to wykorzystać. To ja pograłem tu jednak y, troszeczkę gorzej. Zbijemy gońcem. Jak zbije goniec, to odbijemy sobie. Oczywiście Hetmanem, żeby nie było widełek. Teraz tak nie można. Nie, poczekajcie, można. Hetman bije. On bije pionek, skoczek, ale tam bije też na A7. Dobra, to się w miarę zgadzało. Ok, zagrajmy sobie hetmanem na C2, dlatego że nie chciałem skoczka na A5. Czeka mnie jeszcze y, Roszada. Albo i nie w sumie, może wieża C1 za chwilę. Pionkiem z, A, z H, przepraszam, żeby otworzyć wieżę. Zawsze do centrum tym pionkiem. Um. Skoczek ma problem z wyjściem. Też trzeba zwracać na to uwagę. Zobaczcie, skoczek nie może nigdzie się ruszyć, <laughs> znaczy może, ale zostaje zbity. No tak. Podwałka. Podstawka, podwałka, podstawka, zwał, jak zwał. No, jakaś tutaj agresja się włącza. I teraz tak, albo gramy sobie od razu tutaj, bazujemy na konkretach, albo cieszymy się z figury więcej. I nie chcemy niczego zdobywać. Chyba po co nam więcej? Nie otwierajmy pozycji. Przeciwnik nie ma nic do stracenia. A my mamy. My mamy do stracenia e, figurę więcej. co ja w ogóle gadam? Jaką figurę więcej? My mamy figurę więcej i nie chcemy specjalnie tutaj fajerwerek, e, fajerwerków na szachownicy. Po co nam one? Wystarczy teraz stabilnie pograć. No teraz widzę coś takiego, że jak Hetman tu zagra, a ten skoczek H4 już e, tak zeram dosyć szybko, bo widziałem, że po tym ruchu sobie idę. Tu goniec zbija, ja zbijam z szachem, a wtedy wieża sobie ucieka. Więc spokojnie ta wieża nie ginie, tu się wszystko zgadza. Skoczek nie ma gry. Za chwilę jeszcze grozi w ogóle B4. A w ogóle tu grozi jeszcze bicie na H7, jakby co. Tak sorry, macham rękami. No właśnie, czasami się zapominam, że jestem przed kamerą. I ok. Um, no, nie wiem co powiedzieć. E, powiem tak. Wygrana partia. Trzeba tylko ją e, docisnąć. Dograć, docisnąć, wycisnąć, przecisnąć. Realizacja w ogóle przewagi e, to jest trudna sztuka, trzeba przyznać. I. Na każdym poziomie ta realizacja się pojawia, w większym stopniu lub w mniejszym, w zależności czy mamy coś więcej w postaci pionka, figury, jak figury to już bardzo dużo, ale na, nawet na najwyższym poziomie arcymistrzowskim realizacja przewagi jest niełatwą sztuką. Tylko że tam już, to zbije pionka po prostu, tylko że tam już wchodzą w grę niuanse. No to B4, mamy widełki, no to z tego skorzystamy. Przeciwnik tutaj sam się nam troszeczkę wystawia i no robi po prostu błędne posunięcia, więc no dobra. Poddanie się, akceptujemy oczywiście i lecimy dalej. Tym razem czarne. Posunięcie c4. No to zagrajmy sobie e5, czyli partia angielska e3. d4 będzie kombinowane. No dobrze, skoczek f3. OK, i zagramy sobie skoczkiem na C6, sprowokujemy do D5, wtedy skoczka przerzucę sobie tędy, tak również można, a po wybiciu, no to elegancko skoczkiem wybijemy. Dobra, w ogóle e, też e, można tutaj zagrać skoczek B8, żeby było ciekawie, bo ten skoczek może potem fajnie sobie przejść takimi posunięciami przez C5, e, królewską indyjska jak znalazł. Ale zagram tutaj, e, zagram trochę inaczej, tak też mogę, od razu idę sobie skoczkiem, żeby uwolnić gońca. Więc na razie tutaj sobie gramy. O, teraz jest opcja na c 5, bo ten pionek się poruszył, więc diagonala się tutaj wydłużyła. To sobie wstawimy gońca. Ok, i robimy sobie roszadę. W tym momencie, nawet jak skoczek zagra na A4, atakując mi gońca, tutaj mam wtedy pionka. Dobra, H3 było zagrane prawdopodobnie, dlatego, żeby nie było takiego ruchu. Ej, przecież ja taki ruch mógłbym zagrać od razu. A widzicie, zobaczcie, ruch wcześniej. Czy ja mogłem tak zagrać skoczkiem? Prawdopodobnie tak, chyba tutaj na F2 wisiało. To nie dostrzegłem te, tego w takim razie. Um, chodzi mi po głowie taki ruch, ale tutaj i goniec wisi, bo jakby nie wisiał, to bym F5 pocisnął jakieś ostre. No dobra, D6 zagrać trzeba, no trzeba otworzyć gońca. Jest ruch, ok. No to chyba A5, to jest też takie klasyczne zagranie, które przytrzymuje ruch B4. Więc tak sobie zagrajmy. Zobaczcie, gram czarnymi, mam szybciej zrobioną roszadę, mam wyprowadzone figury, gram sobie teraz H6, tylko dlatego, żeby goniec zbił mi skoczka, a to będzie dobra wymiana dla czarnych, bo goniec czarnopolowy w tych strukturach dokładnie można sobie zakodować pionki E4D5, czyli takie królewsko-indyjskie struktury. No to goniec czarnopolowy między nimi sobie może dobrze hasać, no i jest dobrą figurą. A teraz on wymienił tego gońca czarnopolowego, więc tu się fajnie wszystko zgadza. I co teraz? Jak można grać dalej czarnymi? Mianowicie, wrócić hetmanem i dojść do ruchu F5. Jeżeli chcemy grać jakoś tak bardziej. No, raz że agresywnie, dwa że dynamicznie i chcemy otwierać pozycję, ale też nie ma takiej do końca potrzeby. Znaczy, można grać też inaczej, można próbować grać inaczej. Może skoczek H4, czyli troszeczkę taktyki tu się pojawi, bo jak skoczek wybije, to damy mata. Spróbujmy. Bo jeżeli na przykład tutaj przeciwnik nie zareaguje, to ja mogę też zbić na F3, zepsuć strukturę. Nie jest to też konieczne, a po takim ruchu jest bicie na G2. Tu sprowokujemy przeciwnika. Dostrzega na pewno to, więc. O, właśnie. Zobaczcie. Ciekawy ruch. No dobra, to bijemy. Aha, to o to chodziło. Nawet nie zwróciłem uwagi, co on chciał zrobić. Ale zagram teraz tak. Jak on zagra C5, to po prostu wybiję pionka. I tyle. Tu zawsze tym Hetmanem mogę odbić skoczka, w razie czego. Ale w każdym układzie tutaj. Widać, że to czarne stwarzają problemy białym, nie, a nie odwrotnie. A powinno być odwrotnie. Znaczy, przynajmniej nie powinno być tak, że czarne stwarzają problemy białym. To znaczy, że białe w tym momencie gdzieś tam sobie źle pograły. I no to znowu trzeba próbować wykorzystać. W ogóle tak się zastanawiałem. Teraz się zastanawiam, czy ten goniec C5 nie mógł tak zagrać oddać tutaj i wejść wieżą. Też można by było próbować w pewnym momencie tak grać. Ale już mam inne opcje. Mogę na przykład wieżą spróbować zagrać na A3. Yy. No w każdym razie też utrudniłem troszeczkę przeciwnikowi grę, bo on nie może ruszyć gońcem, ani skoczkiem. Więc sobie tak mogę stać tym skoczkiem na H4. Dlaczego by nie? Nie ma problem. A jak zagra tu, nie zagrał tu. OK. W ogóle teraz taki motyw widzę, że jak tutaj Hetman to tam, ale wieża wróci. Więc najpierw zagram tutaj. Postraszymy sobie tutaj skoczka. Jeżeli skoczek zagra na B5, to zbijemy tutaj. Pionek zbije i wieża zbije na F3. Aha! Chwilunia, przecież wieża broni F2. No dobra, a tu i tak mogę raz że odbić tu, a teraz mogę odbić tu i teraz się zastanawiam co zrobić. Zbijemy tu, dlatego że grożę wzięciem skoczka, a potem wzięciem pionka na E4. Już nie grożę wzięciem pionka na E4. Ale bardzo mnie ciekawi taki ruch. Ale nie król odbije, bo jakby odbiła wieża, to bym zbił tu, związał. I tutaj próbował zbić. Jeszcze tam wieża wchodzi. Dobra, może nie ma potrzeby aż tak bardzo tutaj szaleć, ale mogę zagrać tak. Yy, dlatego, żeby tutaj wypuścić piana za chwilę. To i tak, yy, pozycja czarnych jest dobra, ale muszę przyznać, że białe. Tak logicznie się bronią i tutaj należał się brawa temu zawodnikowi, że nie podstawił tutaj niczego w taki jakiś prosty sposób. Skoczek atakuje mi wieżę. Zastanawiam się nad tym, to trochę hardcorem zegranie, ale działa. Hello, bo tu jest goniec Ale trzeba wziąć pod uwagę, że po tym biciu, jak będzie bicie, bije tu, jak król tu, to tu mat, a jak król tu. To tu, on tu, ja tu i biorę wieżę. To się zgadza, tylko kolejny wariant jest taki, że jak tutaj, on może mi wtrącić tak. Ja tu, on tu i jestem bez wieży chwilą. Muszę zbić tu. I teoretycznie to nie jest dobry wariant, ale wiecie co, ja to zrobię. To jest na pewno niepoprawne bicie, nawet nie będę tego sprawdzał z kompem, ale to jest bicie niepoprawne. Ja się nie mogę powstrzymać. Um, bo mogłem odejść nawet. Wierzą, jeżeli on zbije, to przegrywa. jeżeli zagra C5 i wymyśli ruch C5, to brawo dla niego, bo ruch C5 jest bardzo dobrym y, zagraniem. C5, bicie, bicie. I po prostu chyba odbije tutaj. Nie, nie, odbije najpierw tam, a potem odbije tu. Oj, no to teraz to weszło akurat. Wiemy? To teraz weszło, bo goniec z Hitmanem robił teraz tutaj niemałe zamieszanie. Jak król Edwa to mat, a jak nie, to tak. Król idzie na białe pole. Łe, czekajcie, nie przewidziałem jednego ruchu. Jak tutaj, to on przecież ta. No dobra, ale zbić muszę, bo tworzy mi się goniec i kolejna opcja. Teraz już nie mam wyjścia, mam wieżę mniej. Dobra, zbieram jakieś pionki chociaż, męczę króla. Goniec d nie przewidziałem, dobrze nie przeliczyłem, słuchajcie. No jednak wieża G3 było fatalne. Ale chodzi o to, że po tym ruchu mam zagranie takie, on się nie może zasłonić, ale może odejść i tu mnie atakować. Ta wieża B2 stoi kapitalnie w ogóle. Porażka jest blisko. No to jest porażka, to w ogóle przegrana czarnymi. Zagram taki ruch, troszeczkę szybciej. Zagram taki ruch, żeby nic mi nie atakowało tego Hetmana, a będę chciał męczyć go poprzez ruch E4. Może wprowadzę gońca, bo muszę tu wprowadzić figurę, bo będą kłopoty. Może f 5 e 4 zobaczymy, jak to się ułoży, ale białe mają wierzę więcej. Wprawdzie za trzy pionki, król troszkę odsłonięty, ale te bicie było niepoprawne. Nie te partie powinienem przegrać. I to gładko. Aż sobie sprawdzę, chyba wiecie, co? Z silnikiem za moment, jak to, jak to tutaj jest oceniane. Dobra, gram E4. Gram E4, żeby jednak trochę straszyć. Zastanawiam się teraz, czy nie iść tak. Goniec trochę zostaje w tyle. Bo jak zagram tu, on się zawsze może trochę cofnąć i tam zawsze ten po tej diagonali coś straszyć i może to jest lepsze. Dobra, gram gońcem na F5 dosyć szybko. Czas tu jest ważny, jeżeli mamy pozycję przegraną, to tutaj trzeba troszeczkę przyspieszyć. No, skoczek może zagrać tu. Może, czy nie? Bo jak zbije, Hetman zbije. Hetman E1, jak tam, to wieża wchodzi. To Też jest ważne, że jak ruszył gonie to, to wieża ma swobodę. O właśnie, i ten ruch jest... Zaraz. Nie jest słaby wcale. Cały czas dostrzegam u niego dobre posunięcia. Poczekajcie, zagram tak. On tu. Tu. On tu. Tak. Tak. I co wtedy? Tak wtrącić? To, to nic nie da. To nic nie da, panie kolego, ale taki ruch może coś da. No nie wiem. Troszkę już. Dobra, gramy E3. Troszeczkę na zadymkę. Teraz grożę takim ruchem wierzą na A8, bo już jest goniec odsłonięty. Ale on może zagrać goniec D3 i to będzie dla mnie problem z kolei. I możliwe, że E3 znowu jest słabym ruchem. Ale cóż ja biedny żuczek mogę. Może po tym ruchu zagram tak. Hetman G4. No nie jest prosto grać, jak już ma się, aż wierzę mniej. Oj, to teraz chyba, chyba go mam. Słuchajcie. Chyba go mam. Bierze A8 szach. Tutaj I po prostu jest szach na E6. Albo szach gońcem. To jest chyba to samo. No bo, yy, no tak, no bo król jest tutaj już powiązany. Goniec D3 było konieczne. Jest bardzo ciekawe, jak to silnik ocenia. Jeszcze przed tym wieża G3. No. Powiem uczciwie, że powinienem partię przegrać. Zaraz to udowodnię, patrząc na silnik. No jest szach, jest ruch wtrącony po raz kolejny. No i tutaj, no jak widać, obro jedyna obrona to skoczek na C3 albo na D4 z kolejnym ruchem, który daje mata. Wszystko powiązane. Znaczy. To wyszło fajnie, tak widowiskowo, z bardzo niepoprawnym poświęceniem, ale nie mogłem się powstrzymać. No, dla celów edukacyjnych warto było. No tak, jest przegrana. Jestem ciekawy, sprawdźmy, sprawdźmy teraz. Czy będziecie widzieć całą partię? Widać, znaczy szachownicę. Przejdę tylko do tego momentu ważnego, bo zobaczcie, ocena sytuacji jest bardzo dobra czarnymi, minus 0,8. Okej, okay, jeszcze... Ciekawe, czy skoczek H4 pokazuje. Jest, bierze pod uwagę skoczek H4 komputer. ABAB, goniec B6, tutaj wieża B2. Dobrze się broni, wieża A3. Skoczek wziął. Aha, komputer bardziej preferuje bicie tu. Jak zbiję tu, skoczek zagra z powrotem, bo to brałem pod uwagę, to co wtedy? Hetman F4, no czyli takie, aha, męczenie cały czas. Nie, no dobra. E, a to komputer, tak, wzięte zostało. G3, Hetman G5, skoczek. I czy wieża G3 pokazuje? Nie pokazuje. Goniec F2. Goniec F2. Tak. I wieża szaleje. No tak, bazując na związaniach, to czyli to poświęcenie byłoby ciutkę lepsze. Ale tutaj trzeba się nagimnastykować jeszcze. To nie takie łatwe. No dobra, ale w każdym razie wzięcie wieżą. Zobaczcie, a to nie jest aż tak źle. Plus 08. No okej, okay, no białe nieco lepsze, ale przy poświęceniu wieży to nie jest zła ocena. Poszło. Tylko teraz źle zagrałem pewnie. Ok, to troszeczkę zniszczyło. Ale zaraz tutaj. Dobra. Poszło tak. Każdy z nas był wziął pionka pewnie. <laughs> tutaj szach tak. Hetman e4. Goniec. Hetman e4. No ale ta ocena nie jest aż taka tragiczna. Myślałem, że będzie gorzej. Ale wolałbym i tak to grać białymi w tej sytuacji. Król zagrał. Zobaczymy, gdzie on taki błąd mega popełni. Tak, tak. W ogóle, czy goniec f5 pokazuje? bierze pod uwagę, bierze, 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 dobra, tutaj król, już jest lepsza czarnych w tej sytuacji? Ha, każe po prostu zagrać tu i związać i grozić takim ruchem, mądre, a e3 jest na pewno słabe. No jest, bo goniec d3 pokazuje to, co mówiłem, tu trzeba było się wycofać, goniec d7. 6 No nic, w każdym razie, no partia myślę, że ciekawa. E, dzięki za uwagę. Tutaj dzisiaj nie będę nad tym mocno rozlekał. Bardziej mnie interesowało, czy te bicie na G3 jest w miarę poprawne. Było w miarę, w miarę takie na zamieszanie, jednak to czyste sumienie można spokojnie i spać. Dzięki serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach.